El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Niedawno w jednej z październikowych El Dźwiękowych projekcji gościli Marek Biliński i Władysław Komendarek. Zdarzenie o randze historycznej. Pierwszy z artystów uległ modzie na winyle i aktualnie większość jego popularnych cyfrowych albumów dostępna jest już na analogowych płytach. To piękna kolekcja, poczynając od Ogrodu Króla Świtu. Natomiast Władysław Komendarek miał w audycji pochwalić się nowym kompaktem, będącym udoskonaloną aranżacyjnie reedycją wydanych wcześniej dwóch longplayów Planetyzacja Świadomości. Wówczas tego tematu nie podjęliśmy, gdyż nasz kosmita z Sochaczewa przywiózł do studia nagrania ze swoich koncertów w Zabrzu oraz w Łomży. Dziś niespodzianka. Władysław Komendarek pojawi się w nieznanych utworach sprzed ponad 30 lat, będących enigmą, a zarazem ozdobą wczesnego okresu jego solistycznej kariery syntezatorzysty. Ale to dopiero mniej więcej za 5 minut. W tle część Planetyzacji, nowe nagranie obecne tylko na nowym kompakcie magicznego kompozytora.
nowy kompakt Planetyzacja świadomości zwieńcza to właśnie nagranie, nieobecne w dwupłytowym winylowym albumie, zatytułowane J.R. Poprosiłem kompozytora o rozszyfrowanie skrótu. J.R. Jądrowy rezonans, wyjaśnił. Po prostu bądźmy bliżej atomu. A teraz anonsowana niespodzianka. Najnowszy kompakt kosmicznego kompozytora, zawierający cykl utworów wcześniej niewydanych, nazwany Z życia robotów. Trzyczęściową suitę Syndrom otwiera dwuminutowa inwazja. Kogo? Robotów. W świętnym 50. tegorocznym wydaniu trójkowego studia El Muzyki słuchają Państwo Władysława Komendarka. Inwazja w syntezatorowej miniaturze kompozytora sugeruje, że mamy do czynienia z najazdem robotów z kosmosu. Być może są to maszyny niekoniecznie nam przychylne, więc tym bardziej wypada poznać ziemianom tajemnice mechanicznej egzystencji. I już nowy tytuł, Syndrom Robotów, część druga, korekta inteligencji. Wydawać się może ten zwrot troszkę znajomy. Zapewne chodzi tu o sztuczną inteligencję, która wciąż jeszcze nie stanowi istotnego zagrożenia. W przypadku wielowątkowej kompozycji Komendarka dźwiękowy obraz pozostawia radosne skojarzenia, rozbudzając w słuchaczach pokłady dociekliwości. Thank you.
Wydawca kompaktu Życie Robotów informuje nabywców płyty, iż muzyka Władysława Komenderka powstała w 1990 roku z inspiracji opowiadaniem Isaaca Asimowa Zabawa w Berka. Literatura science fiction na ogół zajmuje się poważniejszymi tematami niż na przykład roboty kuchenne bądź sprzątające. Nerwowy i dynamiczny obraz użytecznych maszyn w trzeciej części Syndromu Robotów przeistacza się w nieoczywiste opisy kreatywnych zajęć, do których być może należy twórcza replikacja. Na finałowe 10 minut Syndromu Robotów zaprasza Władysław Komendarek. Thank you.
syndrom robotów pod tytuł trzeciej części Zadanie. Jedna z opinii. Cykl Życie robotów to jedna z najciekawszych realizacji w dorobku artysty wczesnych lat 90. Niezrozumiałe, że przez 30 lat nie znalazła wydawcy. To część układanki wielkiej myśli muzycznej, którą Komendarek rozpoczął utworem Wędrówka dusz. A co Państwo o tym sądzą? Do posłuchania utwór noszący prowokacyjny tytuł Miłość robotów. Intensywne zaloty maszyn trwać będą przez 20 minut. Oh,
całość robotów. Grał twórczy i wytrawny znawca użytecznych maszyn Władysław Komenderek. Świat muzykalnych robotów. Niektóre próbują komponować, mało biegle grają na różnych instrumentach, szczycą się sztuczną inteligencją i posiadają sprytne algorytmy. A te zbudowane według kosmicznych technologii, być może nawet ze swoimi kreatorami, od tysiącleci odwiedzają naszą planetę. Na zakończenie nasz rodzimy, genialny el muzyczny kosmita w utworze Galaktyczna synchronizacja. Trójkowy powrót do wspomnianej planetyzacji świadomości. Dziękuję Państwu. We'll be right back.